Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K23 Universe Mode. Przed nami ostatnie SmackDown przed Galą Money in the Bank i też ostatnie show przed Galą Money in the Bank, więc ostatnie mamy trzy tutaj pojedynki i będziemy zaczynać od pojedynku tag teamowego, w którym najpierw, jak widać, zobaczymy Brawling Brutes. Będzie tutaj pora tak naprawdę wyłonić rywali New Day na Gali Money in the Bank. Ostatnio rywalami New Day byli właśnie Viking Raiders, tak, Viking Raiders. Zrobił więc teraz plan na tag team ze SmackDown i tutaj możliwe, że zwycięzcami tego pojedynku i możliwe, że rywalami New Day będą Brawling Brutes, czyli Rich Holland i Butch Sheamus, który będzie walczył o walizkę Money in the Bank, też może się pojawić na Money in the Bank, więc w najlepszym wypadku, jeśli Brawling Brutes by dzisiaj wygrali, to po Money in the Bank mógłby Sheamus mieć walizkę Money in the Bank, a Butch i Rich mogliby mieć pasy tag team, więc to byłby perfekcyjny scenariusz dla Brawling Brutes na pewno. Pora poznać teraz rywal i tu też będzie będą to rywale, którzy też co najciekawsze mają jako swojego lidera osobę, która będzie walczyła o walizkę Money in the Bank, bo to będzie Legado del Fantasma, czyli Cruz del Toro i Joaquin Wilde, a ich liderem jest Santos Escobar, który oczywiście będzie walczył o walizkę Money in the Bank, więc też oni mogą mieć, tylko że właśnie nie wiem czemu, oczywiście coś zawsze się musi w tej grze dziwnego wydarzyć, bo przecież na 100% klikałem, żeby Santos Escobar był ich menadżerem tutaj na ten pojedynek, więc nie wiem czemu go tutaj nie ma, no ale jest Legado del Fantasma, to jest najważniejsze. Więc też tak naprawdę będziemy tutaj mogli zacząć ten pojedynek i też może być taki perfekcyjny scenariusz dla Legado del Fantasmy, że tutaj Joaquin Wilde i Cruz del Toro będą mistrzami tag teamu, a będzie zwycięzcą walki o walizkę Money in the Bank Santos Escobar, więc na pewno byłby też dla nich perfekcyjny scenariusz. Tak jak już mówiłem, nie mam pojęcia czemu nie ma Santosa Escobara, na 1000% dawałem go jako menadżera, ale szczerze ta gra już niestety tyle razy negatywnie zaskakiwała, że z drugiej strony się troszkę nie dziwię tak naprawdę, że coś takiego się wydarzyło. Ale zobaczymy, czy i tak, no w sumie to naprawdę i tak wydaje się, że Santos Escobar czy Sheamus nie będą zbytnio tutaj dużo interweniować w tym pojedynku. Na pewno Santos Escobar, który oczywiście się tutaj ostatecznie nie pojawi, ale jeszcze świetny closing. Rich Holland między innymi to jest zawodnik, którym jeszcze nigdy nie grałem, bo jego nie było w poprzednim 2K. Więc na pewno też jestem ciekawy, jak tutaj wygląda jego moveset. Na razie tutaj seria uderzeń prosto w głowę. I będziemy mogli to zrobić jeszcze raz. Jednak Brawling Brutes też mają specyficzny styl na pewno walki, więc zobaczymy, czy tutaj poradzą sobie z nimi Legado del Fantasma, którzy no, głównie są high flyerzy tak naprawdę. Headbutt jeszcze teraz od Ridge'a. I jeszcze knee drop. Teraz możemy zrobić zmianę, choć teraz szybko tutaj wstał. To jest, już właśnie zapomniałem, to jest chyba Cruz del Toro, to mi się wydaje, tak? Tak, to jest Cruz del Toro, jakoś zapominam czasami. Bo on chyba dawniej się nazywał Raul Mendoza, tak mi się wydaje, teraz Cruz del Toro. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak, że dawniej się właśnie Raul Mendoza chyba nazywał. A teraz właśnie już zmienili mu nazwę. Możemy zrobić double team i możemy właśnie wprowadzić Butcha teraz. Butch akurat pod nazwą Pita Dana już pojawiał się w poprzednim 2K, więc to jest akurat gracz, którego już na pewno znamy. Teraz przejście armbara i to jest, czy nie będzie armbara, tylko na chwilę jednak to przytrzymał tutaj Butch. I jeszcze teraz, aż to długi ruch jest naprawdę, przechodzi z supleksu i to zaczynał, a kończy się na tym, że tutaj próbuje wyłamać palce naprawdę, albo rękę w sumie bardziej. Też Butch zdecydowanie ma właśnie taki swój specyficzny styl walki, praktycznie w każdym pojedynku wydaje się, aby chciał połamać wszystkie kości tak naprawdę rywala, zwłaszcza palce, na tych palcach się najbardziej skupia tak naprawdę. Teraz jest Cruz del Toro stand, więc możemy jak najwięcej uszkodzeń zadać i już jest krew na twarzy zawodnika tutaj Legado del Fantasma, więc na pewno też oni potrzebują zmiany. Joaquin Wilde zdecydowanie musi się pojawić, bo jednak jest sobie wielki opałek Cruz del Toro. Teraz kontruje jednak. Suplex się uda. To jest w sumie właśnie, zawsze zapominam jaki to jest ruch. To jest ten ruch, który Goldust miał jako finisher czy signature, więc zawsze zapominam jak to się normalnie nazywało, bo Shattered Dreams możliwe, że się nazywał to finisher Goldasta, ale jak nie robi to Goldust, no to nie mam pojęcia jak to się zbytnio nazywa ten suplex, bo to jest na pewno jakiś suplex. Świetny step up in the Guri. I jeszcze double foot stomp. Jeszcze tutaj nas Cruz del Toro zaczepia, więc my mu tutaj możemy oddać od razu przy okazji. I jeszcze forearm i coś jeszcze zrobimy? Zrobimy chyba DDT, tak, piękne DDT tutaj ląduje Cruz del Toro poza ringiem. My wracamy do ringu. Big Boot się nie udał, a jednak świetnie teraz, że Rich Holland atakuje. Soleil Kick od Cruz del Toro, od Joaquina Wilde. Nie wiem czemu jakoś właśnie mogę ich zapamiętać, bo dość właśnie nie różnią się jakoś wiele od siebie, dużo tak naprawdę. Może ten Cruz del Toro jest troszkę większy, tak troszeczkę.
Joaquin Wild nie trafia. Kopnięcie prosto w głowę. Już jesteśmy blisko sygnatury. Drugie kopnięcie już niestety nie trafiamy. Kontra od Joaquina. Uderzenie w plecy. I jeszcze kolejne uderzenie. Irish Whip. I teraz uderzenie łokciem. Uderzenie prosto w twarz. Pete Dunne będzie robił za niedługo chyba zmianę. Tak, Rich Holland wraca do ringu. Wraca też do ringu Cruz del Toro. Aż teraz nie wiem, co chciał zrobić. Chyba Rich Spira może, ale tutaj właśnie i tak chyba nie jest to dobry moment, żeby Cruz del Toro atakał tutaj Butcha. Właśnie, w tym momencie Rich Holland. Jeszcze coś zróbmy tutaj może, żeby mieć tą sygnaturę. Nie możemy go trafić, nie wiem czemu. Ale dobra, teraz go skontrowaliśmy i teraz sygnatura jest skontrowana. Niestety, Cruz del Toro kontruje. My teraz za to kontrujemy, choć on nie próbował robić sygnatury jak na razie. Może dobrym pomysłem byłoby, żeby zmienić się z Butchem, bo on już jest blisko sygnatury potencjalnie, więc może to byłby dobry pomysł, więc spróbujmy to zrobić. Najpierw go wrzućmy tutaj do ringu, do narożnika znaczy bardziej i teraz zmiana z Butchem. Jeszcze jedno uderzenie mocne i jeszcze tutaj za nos ściągnie tak naprawdę do tyłu tutaj Cruza del Toro, to jest to o czym mówiłem. I jeszcze tutaj kopnięcie w szyję. Naprawdę, takich ruchów nie widzimy od nikogo. Praktycznie sygnatura, możemy teraz zrobić, nawet nie wiedziałem, że to jest z miejsca jakaś sygnatura. Kopnięcia, seria kolejnych kopnięć i jeszcze kopnięcie w głowę i jeszcze jedno będzie. Jednak nie, teraz już na nogę, na rękę się tutaj skupia, znaczy naprawdę ten moveset Pita jest, nie miałem powiedzieć Pita Dunne, bo jeszcze przyzwyczajony jestem do tego, bo jednak on dłużej walczy jako Pete Dunne, ale to jest oczywiście Butch teraz, więc moveset Butcha jest naprawdę unikatowy. Teraz świetne przejście do przypięcia. Ale szybko z tego wychodzimy i teraz może udałoby się zrobić tutaj finisher szybko. Aj, nie wiem czy dalej Bitter End ma jako finisher. Tak, nie od dawniej finisher, ale już nawet nie pamiętam jakoś tak, nie pamiętam właśnie tego zbytnio, ale jest tak, Bitter End powinno być jako finisher i trafiamy. Przypinamy, ale po pierwsze tak, musi nas tutaj, aż tutaj szybko Joaquin Wild, jakim cudem on aż tak szybko się tutaj pojawił, niesamowite. Double foot, tam nie trafiamy. Dropkick też jest niecelny. A strasznie szybko Joaquin Wild się tutaj pojawił. I po raz kolejny skupiam się tutaj na ręce. I będzie pewnie kopnięcie. Tak, kopnięcie po prostu w rękę. Rich niech się odwróci, bo ja bym chciał właśnie zmianę. Niech właśnie Rich Holland wejdzie. Cruz del Toro jest tutaj na linach już. My jesteśmy blisko finishera. Jak widać Sheamus tam z tyłu jest bardzo szczęśliwy z tego co widzi. Świetne tutaj uderzenie. I jeszcze elbow drop niestety niecelny. Tutaj też nie jest celne to uderzenie. Teraz finisher, ale jest skontrowany. Czemu oni tak kontrują te finishery? Świetny neckbreaker. Teraz to oni może będą robić jakieś finishery czy sygnaturę. Musimy klikać jak najszybciej. Udało się wyjść, bo już pewnie możliwe, że chcieli jakiś zrobić tak teamowy finisher. Close'a niestety nie jest niecelny, ale za drugim razem też jest niestety niecelny. I teraz German suplex. I jest przypięcie, powinniśmy bez problemu z tego wyjść, tak się dzieje. I też mam przy okazji sygnaturę, to też bardzo dobrze. Aj, klikałem tutaj sygnaturę, ale niestety nie spodziewałem się, że on zrobi jakiś running move, czyli właśnie taka przed Hurricane Runa. Będą robić zmianę? Będą, to niedobrze, bo jako Cruz del Toro jest zawodnikiem, którego łatwiej byłoby tutaj pokonać, wydaje mi się. Bo jednak Cruz del Toro tutaj dużo przyjął tych uszkodzeń. Niestety, a dobra, udało się, jeszcze mieliśmy tutaj drugą szansę kontrę, więc teraz możemy zrobić sygnaturę na Joaquinie, który powoli wstaje i my robimy sygnaturę i trafiamy, pięknie. I teraz jeszcze finisher, charge'ujemy finisher, co będzie finisherem Ridge'a, jakoś nigdy nie pamiętam zbytnio jego akurat ruchów, czy będzie jakiś power slam? To jest jakiś taki power slam, bym powiedział, ale Cruz del Toro od razu tutaj wchodzi do ringu, on jest znacznie niestety szybszy od Butcha, to Butch powinien szybciej wchodzić do ringu, nie podoba mi się to strasznie. Teraz jeszcze Gantrecz Powerbomb. No i tutaj właśnie Joaquin jeszcze uderza tutaj. Odbicie od Lin, nie doleciał dobrze do nas. Więc teraz po raz kolejny jakiś mu tu zrobimy może Fallaway Slam, jednak nie. Nie ma Fallaway Slama, ale teraz myślę, że zrobimy zmianę. Po raz kolejny Butch wróci do ringu. Co tutaj szuka Cruz del Toro? Nie mam pojęcia. Kontra też Jawbreaker. My też kontrujemy. Kopnięcie. I jeszcze jedno kopnięcie, pięknie. I jeszcze jedno będzie kopnięcie. Nie, myślałem, że jeszcze coś zrobimy. Double foot, co mnie trafiamy. Świetna Hurricane Runa teraz.
strzela teraz wderzy nawet właśnie i od Cruza del Toro, i od Joaquina Wilda. Musimy znaleźć szybko jakąś kontrę. Jeszcze teraz będzie Sunset Flip Powerbomb, ale nie ma przypięcia jednak. Musimy znaleźć tu jakąś kontrę, bo Butch jest bardzo bliski Signature i finishasz mnie też. A musimy znaleźć taką jedną kontrę. Mamy kontrę teraz i już za niedługo będziemy mieć Signature. Teraz paskalne kopnięcie, drugie kopnięcie. Potrzebujemy teraz właśnie, może Double Foot Stomp zrobić, albo jakieś inne znowu tutaj. Dołożyliśmy kopnięcie, mamy teraz Signature. Double X Handle nie trafiamy. Ale tam mam nadzieję, że my będziemy pierwsi. Nie będziemy pierwsi, klikałem R2. Klikałem ogólnie, znaczy Signature, ale nie byłem pierwszy, jakoś nie wiem czemu. Teraz, czy to może być jakaś Signature? Nie, to nie była ani Signature, ani Finisher. A wydawało mi się, że to któreś z tych dwóch będzie. Teraz Hurricane Rana. Coraz bliżej wydaje się, że końca jest ten pojedynek. Wystarczy tutaj trafić Finisher, Signature i może będziemy kończyć ten pojedynek. Atomic Drop i jeszcze Splash. Fajne combo, pewno takie combo, którego nie widziałem przedtem. Czy teraz będzie zmiana, czy jednak nie? Idzie Joaquin Wilde na samą górę, pewnie jakiś Finisher. 450, to był Finisher, jest przypięcie. Rich Holland, nie wiem, czy ja nawet nie trafiłem, ale już nie zauważyłem właśnie. Pozum pin w wykonaniu Butcha, ale właśnie nie ma niestety tutaj sędziego, więc tu mamy mały z tym problem. Złapę tutaj jeszcze, back suplex. Pięknie i teraz jest dobry moment na to, żeby zrobić w tym momencie bitter end po raz kolejny w tym pojedynku. I trafiamy i teraz właśnie musimy zrobić coś, co przedtem chyba nie zrobiłem, czyli wyrzucić właśnie Cruza del Toro i teraz przypinać. I to powinien być koniec może, choć w sumie no nie wiem, czy to będzie koniec. Mamy jeden, mamy dwa i nie mamy trzech. Też mi wydaje się, że sędzia coś tak długo liczył. Takie miałem wrażenie, prawda? Kontra niestety. My też kontrujemy Signature i to my teraz zrobimy Signature. Nie zrobimy, bo on robi Codebreaker jakiegoś. Ty chodzi na górę, choć on nie ma finishera, więc nic tam tutaj takiego złego nie zrobi na pewno. Ale nie trafia. Więc to jest moment dla Signature, a przecież zapomniałem, że mamy tutaj Signature na ziemi. Więc teraz kopnięcie i teraz zróbmy Signature. Aha, nie wiem czemu. Zrobiliśmy mu kopnięcie jakby Finisher. Jakby to się Signature skończyła. Dziwne bardzo. Na nic. Bitter End po raz trzeci w tym pojedynku i drugi raz chyba na Joaquinie Wildzie, bo raz trafiliśmy na Cruz del Toro. I teraz jeszcze wyrzucić z ringu. Aj, niestety tam skontrała. Jeszcze druga próba. Co on robi? Niech szybko wchodzi tutaj na... A dobra, już przypnę go tak, no to. Ale oczywiście, że tutaj zdążył, bo Rich Holland zawsze... Czy to Rich, czy Bulan, czemu oni... Czy to Rich właśnie, czy Butch, czemu oni zawsze muszą być spóźnieni, tylko zawsze ci rywale są pierwsi? Nie mam naprawdę pojęcia. To chyba nie wiem, kto właśnie, ktoś jest stan, nie wiem, czy to jest Rich, czy to jest Cruz del Toro, nie mam pojęcia. Przydałby się nam tutaj Rich, może on by to skończył. Bo jeden jeszcze finisher na tym Joaquinie Wildzie i to jest koniec. Co tam walczy właśnie, jestem ciekawy, oni po prostu ze sobą tam walczą. No właśnie, dlatego Rich Holland by nam się tutaj przydał, bo już jest bardzo bliski Signature, więc naprawdę by tam się bardzo przydał. Więc tutaj zrobi Rich Holland. Użył chyba Instant Recovery czy coś takiego, bo mu ten pasek troszeczkę spadł. No my tutaj mamy pojedynek teraz z Joaquinem Wildem. W końcu Rich Holland tutaj wraca do nas. Nie trafiliśmy z kontrą tutaj, więc teraz Joaquin Wild sam będzie robił. Znowu się odbija Lin. I znowu, tym razem nawet nie mieliśmy tej opcji skontrowania. I po raz kolejny, jeszcze trzeci raz robi to samo. I teraz też nie mieliśmy opcji na skontrowanie. Teraz idzie na samą górę, będzie jakiś splash po raz kolejny próbował robić. Frog splash trafia, przypina. Pomagam tutaj Rich Holland. Świetnie, że kontruje. Butch wypada z ringu. Rich Holland powinien właśnie tutaj walczyć teraz z Joaquinem Wildem. To byłby dobry pomysł, żeby naładował jeszcze bardziej sobie to momentum. Wchodzi do ringu Cruz del Toro, to mi się podoba, bo nie wiem czy on, ile on tych finisherów dostał, bo Joaquin Wild dostał więcej tych finisherów, więc on jest łatwiejszy do przypięcia tak naprawdę.
Double Axe Handle nie trafiłem. I chyba nigdy ten ruch nie da się trafić. Za każdym razem wydaje mi się, że jak robię to, za każdym razem to kontrują. Odbicie od lin i kopnięcie. Instant recovery. A źle zrobiłem. Nie wiedziałem właśnie, czy... Chciałem zrobić tą zmianę, ale myślałem, że on mnie złapie, dlatego chciałem zrobić clothesline'a. Teraz Butch musi jak najszybciej wstać tutaj, żeby nasz Wild nie zaatakował. Dobra, wstaliśmy. Jest w ringu. Dobrze też, że jest Joaquin Wild tak naprawdę. Świetny clothesline, bo Joaquin Wild myślę, że wystarczy zrobić finishera. Mamy knee drop. Jeszcze jedno kopnięcie, drugie kopnięcie. Zróbmy mu. I teraz szybko, szybko teraz zrobić tego finishera. Ale oczywiście, że kontruje. Ta gra naprawdę czasami mnie frustruje, jak bardzo w tych odpowiednich momentach potrafi mi zniszczyć tutaj to, co się dzieje, bo to był akurat perfekcyjny moment. Wystarczyło trafić tego finishera i byłby już na pewno koniec tego pojedynku. To oczywiście teraz ten finisher mi skontrował Joaquin Wild. I my też teraz nie możemy skontrować. Musimy, nie mamy też opcji właśnie na skontrowanie, więc muszę czekać, aż będę miał sygnaturę. Będzie chciał robić teraz finisher pewnie, albo sygnaturę. Cokolwiek chciał finisher, to mu się nie udało. Nie, więc my teraz robimy sygnaturę. Pięknie. I teraz... Nie to chciałem zrobić. Nie to. Chciałem właśnie tego zaatakować. No czemu nie mogę go zaatakować? Nie wiem czemu. Przecież kliknę na tego. I oczywiście, że teraz skontrował. Wszystko się tutaj zawsze sypie, tak naprawdę. Tym razem. Dobra. I teraz szybko. Szybko finisher. Tylko żeby nie skontrował. Tylko żeby nie skontrował drugi raz z rzędu. Nie skontrował. Jest power slam i mamy przypięcie, nie ma row breaku, to musi być koniec tego pojedynku. Mamy dwa, mamy trzy, Brawling Bruce wygrywają. Pojedynki tak teamowe w tej grze to jest po prostu, no nie ukrywam, że troszeczkę koszmar. Zwłaszcza takie normalne, bo jeszcze na przykład takie Extreme Rules czy Tornado to jeszcze jest spoko. Czy jakiekolwiek inne tam naprawdę, TLC, tylko takie normalne. Czemu zawsze jak jest zwycięstwo pojedynku tak teamowego, to zwycięzcy celebrują, jakby wygrali pasy? Przecież nic nie wygrali, bo oni wygrali tylko number one contenders mecz. A w każdym pojedynku tak teamowym wydaje mi się, że tak to wygląda. To jest dziwne, naprawdę. Te pojedynki są tutaj dziwne tak teamowe w tej grze. Dawno się nie spotkałem z czymś takim. Tutaj praktycznie w każdym pojedynku coś się złego dzieje. No ale mamy przynajmniej ten mecz już za sobą i pora przejść do drugiego pojedynku na dzisiejszym SmackDown. I pora teraz na drugi pojedynek i w tym pojedynku zobaczymy walkę kobiet i będzie to walka one on one. Na obecną chwilę pierwsza zawodniczka, która będzie wchodziła do ringu, to Liv Morgan. I Liv Morgan też przy okazji jak wchodzi, warto też powiedzieć o walce, która się wydarzy na Money in the Bank pay-per-view, czyli będzie to walka Rhea Ripley kontra właśnie Liv Morgan, opas kobiet SmackDown. Liv Morgan na WrestleMania ostatnio jeszcze wygrała walkę Battle Royale i tam też to zwycięstwo dało jej walkę opas kobiet w przyszłości. Nie było to powiedziane dokładnie kiedy, na jakiej gali, kiedy to się właśnie wydarzy, ale teraz już wiem oficjalnie, że będzie walczyła z Rhea Ripley na Money in the Bank pay-per-view. Ale najpierw dzisiaj musi się skupić na swojej rywalce, z którą zmierzy się tutaj dzisiaj. Będzie to normalna walka one-on-one. Taka, można powiedzieć, że taki warm-up mecz, taki typowy dla Liv Morgan zaraz przed bardzo ciężkim wyzwaniem, czyli przed walką z Rhea Ripley. A jej rywalką będzie debiutująca nie tylko w tym sezonie, ale ogólnie w Universe Mode, bo w poprzednim nie używałem też Zaylee, więc właśnie teraz jest debiut tej zawodniczki. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno na samym wstępie muszę powiedzieć, że bardzo fajne ma wejście, więc zobaczymy. Jeśli będzie tak samo dobrze się prezentowała w ringu, jakie ma wejście, no to na pewno duża kariera przed nią tak naprawdę, ale zobaczymy, co tutaj da radę zrobić, jak się tutaj zaprezentuje, jakie będzie pierwsze wrażenie. Na pewno Liv Morgan będzie potrzebowała bardzo tego zwycięstwa, bo jeśli przegra zaraz przed pojedynkiem o pas, to na pewno Rhea Ripley nieco to będzie mogła śmiać się tak naprawdę z Liv Morgan, że jej rywalka na pay-per-view nawet nie potrafi tutaj wygrać. Więc na pewno przydałoby się, żeby Liv to wygrała, więc bardzo na to liczę, że uda mi się tutaj zgarnąć zwycięstwo Liv Morgan. I możemy zaczynać. Liv Morgan kontra Zayali. Jestem ciekawy też movesetu Zayali. Wydaje mi się, że będzie to moveset, który jest oparty na kopnięciach głównie, tak mi się przynajmniej wydaje, bo dużo nie oglądałem akurat Zayali, tak w rzeczywistości nawet, ale wydaje mi się, że z tego co wiem, to właśnie jest to zawodniczka, która taki ma właśnie styl walki, takie kopnięcia, takie właśnie coś troszeczkę, no nie wiem, jakby taki styl walki właśnie takie, nie wiem nawet jakie dokładnie w sumie, a takie bardziej, nie tylko jakiś taki wrestling, taki normalny, typowy, tylko jakieś właśnie takie uderzenia, praktycznie jak w na przykład MMA jakby, troszeczkę tak można powiedzieć. Tutaj zaraz do nas przychodzi Zayali, ale my ją łapiemy i rzucamy tutaj ją poza ringiem. Knee drop, trafia Liv Morgan. Już Zayali ma pomarańczowy poziom uszkodzeń głowy, co jest bardzo ciekawe, a my prawie tu w ogóle nic nie zrobiliśmy, a ona już ma
Możemy jakiś zrobić ruch? Mamy tutaj Sentona, pięknie. Ale nie trafiła najlepiej Liv Morgan i też za Elite, tak z opóźnieniem opadło tak naprawdę, ale najważniejsze, trafiliśmy jakoś. I teraz praktycznie rzucamy ją tutaj o ziemię i jeszcze jeden knee drop. Świetny początek Liv Morgan i bardzo dobrze, bo Liv musi wyglądać w taki sposób. Liv musi wyglądać groźnie, bo jednak jeśli Rhea Ripley ma się naprawdę czegoś obawiać, no to musi Liv Morgan pokazać, że naprawdę jest bardzo dobrze tutaj przygotowana ten pojedynek o pas. Świetny step up in the Guri. I jeszcze tutaj kopnięcie i jeszcze uderzenie prosto w brzuch. Zajęli jak na razie dużo nie pokazała w tym pojedynku naprawdę. I jeszcze jeden close line. Liv Morgan dominuje. Liv Morgan jak na razie dominuje. I nie ukrywam, że to są dobre wieści. Elbow drop jeszcze. Trafiamy bardzo ładnie. Jedno kopnięcie może jednak nie. Myślałem, że już będziemy mieć signature, jednak nie mamy. Świetnie tutaj obala na ziemię Zajęli. Można w końcu moment dla niej na jakąś signaturę. Nie może nie signature, ale na jakieś ogólnie kopnięcia czy uderzenia czy cokolwiek. Na jakąkolwiek ofensywę. My za to mamy sygnaturę gotową już tutaj, więc tylko jak uda się jakoś ją skontrować, na przykład tak, to będzie mieć sygnaturę. Wiem jaką ma sygnaturę, ale zawsze zapominam jak się nazywa. Jakoś ja to nazywam taki troszkę codebreaker, tylko że jednym kolanem tak naprawdę trafia, świetnie. I teraz jeszcze Oblivion i czy to może być taki szybki koniec tego pojedynku? Jeśli trafimy Oblivion i trafiamy środek ringu, przypięcie i czy to będzie już koniec tego pojedynku? No walczyliśmy tutaj kilka minut dosłownie. Ale jednak nie, Zajali walczy dalej. Nie ukrywam, że troszkę się nie spodziewałem. Myślałem, że jeden Oblivion będzie wystarczył. Ale jednak nie, Zajali walczy dłużej. Po zoom, pin, pięknie zrobiony, ale jednak na jej nieszczęście Liv Morgan ma tutaj prawie w ogóle nie ma uszkodzeń, więc z łatwością z tego wyszliśmy. Świetny unik, ale tutaj już niestety nie daliśmy rady zrobić żadnego ruchu. Jeszcze kopnięcie w plecy. Nie wiem jaką ma signature albo jaki ma finisher Zajali, więc tego się też obawiam. Bo nie mam pojęcia co się od niej spodziewać. Zakładam, że jakieś kopnięcie, ale jakie? To też niezbyt wiem. I kopnięcie po raz kolejny prosto w brzuch. Jesteśmy znowu rzuceni tutaj na ziemię. Signatura Infisha jeszcze nie robi za Ellie, ale Liv wypada z ringu i zaraz za nią podąża tutaj. Więc czy jej rywalka da radę coś tutaj zrobić? Jakieś uszkodzenia poza ringiem, kopnięcia, uderzenia, kolejne uderzenie. I jeszcze na sam koniec snap suplex, niestety nie mogliśmy skontrować. Knee drop, teraz jest kontra, pięknie, ważna kontra w wykonaniu Liv. I teraz świetny taki dropkick. Nie ukrywam, że pierwsze skojarzenie to ten dropkick Guntera. Gunter podobny taki dropkick robi, taki missile dropkick. Uderzam tutaj o barykadę. I jeszcze po raz kolejny dropkick, znowu tutaj odzyskuje tutaj przewagę w tym pojedynku Liv Morgan. I to bardzo dobrze, bo za niedługo będziemy mogli kończyć ten pojedynek tak naprawdę, bo jednak już jesteśmy bardzo bliscy signatury, albo nawet finishera. Knee drop, niestety niecelny. I teraz aż uderzenie i jeszcze kopnięcie. Taki sam dosłownie ruch ma Ronda Rousey. Czy mamy już 7 count? Czy ja dobrze widziałem? Tak, a ja wrzucę tutaj z powrotem do ringu Zaya Lee. Instant recovery, tego się na pewno nie spodziewała. Ale już nie wiem, czy ona nie chciała nam zrobić jakiegoś finishera albo signature, bo już takie kopnięcie jakieś robiła. Odbicie od Lin in the Guri, pięknie. Finisher już jest tuż praktycznie, można tak powiedzieć. Kopnięcie tutaj prosto w nogę. I właśnie, propos finishera. Odbijmy tutaj od Lin, bo mam pomysł taki właśnie, żeby coś zrobić, tylko że właśnie nie udało się to niestety. A teraz może się uda, a i ona robi finisher niestety. Klikałem finisher, ale ona zrobiłam finisher. Ale my z tego bardzo łatwo wychodzimy, choć mogą być problemy pewne. Teraz Oblivion klikałem, czemu nie mogę tego zrobić? Kolano prosto w brzuch. Czemu nie mogę zrobić Oblivion? No klikałem przecież. I teraz, czy to jest signatura? To jest signatura niestety. Naprawdę była signatura, kontra, pięknie Liv. Świetne teraz uderzenie. Kontra ważna. Finisher, zróbmy w końcu Oblivion. Ależ to była niesamowita końcówka. Tylko, że... Właśnie, a i chciałem ją przeprowadzić tutaj na środek ringu, bo widziałem, że tutaj może być row break. Właśnie, i niestety ten pojedynek trwa dalej. Nie spodziewałem się, że szczerze będzie tak długo trwał ten pojedynek. Arm drag. Teraz będzie tutaj jakieś po prostu uderzenie, takie typowe uderzenia o ziemię. Ale już miałem już tutaj obawę dużą, że nie wyjdziemy z tego. Niestety tutaj prawie przez taki, naprawdę przez żaden ruch taki duży byśmy przegrali. Kopnięcie tutaj znowu. Nie mogę zrobić instant recovery, bo... Ale mogę za to zrobić może po zoom pin, to może być dobry pomysł. Po zoom pin, czy uda się przypiąć, zajęli w taki sposób. Udało się Liv Morgan.
Po Zumpinem wygrałem. Chyba pierwszy raz w sumie wygrałem używając po Zumpina, więc taki troszkę sprytny, bardzo nawet, może nie troszkę, a bardzo sprytny sposób. Liv Morgan wygrywa i przed nią już teraz tylko walka o pas, więc już nie mogę się oczekiwać. To będzie ciężkie wyzwanie dla na pewno Rhea Ripley i zobaczymy, kto wyjedzie z Londynu, to naprawdę, bo gala będzie w Londynie, więc zobaczymy, kto wyjedzie z Londynu jako mistrzyni, czy będzie to Rhea, czy Liv Morgan. Teraz pora na main event dzisiejszego SmackDown. I przed nami main event dzisiejszego SmackDown i będzie to dość duży main event, będzie to 6-osobowy Battle Royale i wszystkie osoby, które będą tutaj walczyły, to są osoby, które będą walczyły o walizkę Money in the Bank oczywiście, więc na pewno będzie też z tego względu ciekawy pojedynek. Wiadomo, że tutaj to nie jest ladder match, tak jak będzie na pay-per-view, ale też zobaczymy, kto wygra z tych 6 zawodników. Battle Royale też niedawno widzieliśmy na Raw, nie na tym, co było teraz, ale ostatnio było na Raw też. Nie ukrywam, że na początku najbardziej to chciałem zrobić tutaj walkę Six Man Tag Team, ale niestety, czemu tego nie zrobiłem? Wystarczy zobaczyć sobie ostatni odcinek Raw, gdzie tam walka Six Man Tag Team trwała chyba z 25 minut, bo nie mogłem za nic przypiąć rywala, bo jak przypinałem go i nie było nikogo przy narożniku, to oczywiście on robił kickout. A jeśli już nie zrobiłby kickoutu, to oczywiście ktoś z narożnika przychodził i pomagał, więc to jest naprawdę six man tag teamy, czy tag teamowe ogólnie pojedynki są mega ciężkie przez to, że cały czas ci rywale próbują przeszkadzać i cały czas próbują ratować. Rozumiem właśnie, jakby na przykład tak raz albo na tak w ogóle właśnie, czemu Balor nie ma pasa ze sobą Intercontinental? Nie wiem, co tu się znowu dzieje, może przez to, że wiem przez chyba przez co Balor nie ma pasa Intercontinental, choć no jest przez to pewnie, że to Demon Balor wygrał i dlatego on nie ma pasa ze sobą. Ale na pewno na pojedynek Money in the Bank ze sobą przyniesie pas. Wtedy już dopilnuję tego, że na pewno na pojedynek Money in the Bank miał ze sobą pas, ale szkoda, że tutaj właśnie się z nim nie pojawił. Pora teraz na Cena, czyli trzeciego tutaj uczestnika tego pojedynku. John Cena zadebiutował akurat właśnie na pojedynku na SmackDown tutaj w tym sezonie i też był to pojedynek z Dominikiem Mysterio. Tam wygrał ten pojedynek i też zdobył tą właśnie walkę. Tą walkę znaczy na Money in the Bank, bo tą walkę to naprawdę, no w sumie po części też, że gdyby nie wygrał tamtego pojedynku, to też by w tym pojedynku nie był, bo to jest pojedynek wszystkich uczestników walki o walizkę Money in the Bank, więc w sumie no też tam naprawdę zyskał przez to zwycięstwo z Mysterio tą walkę, która teraz będzie. Czwarty zawodnik teraz przed nami i będzie tak, będzie to Edge. Edge akurat pokonał Angelo Dawkinsa. Nie miał tam zbytnio dużych problemów, to też trzeba przyznać, więc bardzo łatwo sobie z nim poradził, więc może też tak samo łatwo sobie poradzi w tym pojedynku i też pojedynku o walizkę Money in the Bank. Zobaczymy, czy Edge da radę po raz kolejny w swojej karierze zdobyć walizkę Money in the Bank, bo już kiedyś wygrał taką walkę o walizkę Money in the Bank i też właśnie zrealizował walizkę na zawodniku, który przed chwilą wchodził do ringu, czyli na Johnie Cena, więc tak naprawdę zobaczymy, czy to się powtórzy. Może wygrać walizkę, ale na Cena chyba nie zrealizuje. No chyba, że Cena pokona w przyszłości Rhodesa albo Bryana Danielsona, bo na Money in the Bank pay-per-view też zobaczymy pojedynek rewanżowy o pas World Heavyweight pomiędzy Bryanem Danielsonem a Codym Rhodesem, więc no zwycięzca tego pojedynku na pewno będzie musiał też patrzeć uważnie na ten pojedynek, bo to na pewno każdy z tych zawodników, który to jest w tym pojedynku, teraz pora na Sheamusa. Każdy z zawodników z tego pojedynku na pewno ma dużą szansę na to, że jak wygra tą walizkę, też zrealizuje, no bo każdy z nich jest świetnym zawodnikiem tak naprawdę. Teraz właśnie pora na Sheamusa, akurat jego, można tak powiedzieć, że podopieczni, czyli Butch i Rich Holland wygrali opener dzisiejszego SmackDown i też zawalczą o pasy tak teamowe z New Day, więc na pewno on jest szczęśliwy i na pewno jeszcze dużo bardziej byłby szczęśliwy, gdyby to on też dał radę wygrać walizkę Money in the Bank i też w sumie dzisiejszy może nawet pojedynek. I ostatnią osobą, która będzie wchodziła do tej walki, do tego Battle Royale i też do walki o walizkę Money in the Bank jest ten, który można tak powiedzieć, że może jest najbardziej niespodziewaną osobą. Patrząc na to mocne zestawienie, to po części ten Santos Escobar może się wydawać, że troszkę odstaje, ale na pewno dobrze, że będzie taki Santos Escobar, bo on jest takim zdecydowanie największym high flyerem z tych wszystkich, więc dzięki niemu ta walka może być na pewno ciekawsza niż by była przedtem. Santos Escobar wygrał main event poprzednio SmackDown, tam był Fatal 4-Way i tam on zdobył jako ostatni szansę tam naprawdę tą walkę o walizkę Money in the Bank. On tam się jako ostatni zakwalifikował i skompletował to sześcioosobowe starcie na Money in the Bank i będziemy mogli już tutaj zaczynać main event Battle Royale. Kto wygra tą walkę i kto będzie miał takie, można powiedzieć, że duże momentum zaraz przed pojedynkiem o walizkę.
To Battle Royale też jest na pewno ciekawe, bo już mieliśmy jedno Battle Royale, tak jak już mówiłem. Styles w tym momencie, ile to było, nie wiem, 15 sekund od początku pojedynku i już Stylesa nie ma. Więc no, mam nadzieję na pewno i on też ma nadzieję, że tak to nie będzie wyglądało na Money in the Bank, że tak szybko będzie. No w sumie zaczyna Money in the Bank, nie można być wyrzuconym, ale że po prostu taka będzie może duża katastrofa tak naprawdę. Bo to jednak trzeba przyznać, że to musi być katastrofa, wylecieć z walki tak szybko. Choć te Battle Royale akurat w tym 2K są naprawdę właśnie dynamiczne, więc szybko się wszystko dzieje tak naprawdę, więc nie dziwię się w sumie, że ktoś tak szybko wyleciał i każdy z każdym dosłownie walczy. Balor teraz. Tutaj Double Foot są na Santosie. A jeżeli Schwib, czy Santos Escobar w tym momencie wyleci, nie wyleci, bo kontra teraz jest Santosa, on wraca do ringu. Edge tutaj łapie Balora, któremu robi back suplexa. Balor próbuje wylecieć z ringu, choć nie dał rady. Teraz Balor nie wie chyba sam kogo zaatakować, atakuje Edge'a, czyli swojego rywala w rzeczywistości, bo tutaj jednak rywalizacji zbytnio nie mieli, ale w rzeczywistości przez długi czas ze sobą rywalizowali. I jeszcze Double Axe Handle. I jeszcze Adbo Drop, pięknie. Sheamus tam jest na narożniku, może warto byłoby jego zaatakować. Więc jemu robimy tutaj chopa i jeszcze do tego dropkick, choć zostaliśmy zahamowani tam, prawda? Cena zaraz nas atakuje tutaj. I będzie to sit-out powerbomb w jego wykonaniu. Powoli Balor wstaje, przydałoby się kogoś tutaj wyeliminować. Na przykład taki może Edge, on akurat do nas podchodzi. Więc w sumie nie, Escobar nas jednak tutaj teraz atakuje, wrzuca nas do narożnika. Kontrujemy Escobara, cokolwiek on tutaj planował robić, my go może wyrzucimy. Już przedtem próbowaliśmy, przedtem się nie udało, tym razem też się niestety nie udało. Chodzilibyśmy właśnie tak, na przykład teraz może Clothesline, ale to on wyrzucił nas i Escobar nas wyrzuca. Więc niestety drugi raz robię Battle Royale i drugi raz zawodnik, którym steruje, nie wygra, ale to naprawdę w tym pojedynku to i tak to nie jest aż tak ważne, kto wygra. Zdecydowanie każdy będzie skupiony na tym, żeby to jednak wygrać walkę o walizkę, bo to jest jednak Battle Royale. Tutaj to naprawdę po prostu jesteś wyeliminowany przez wyrzucenie Zaliny, więc to nie jest nic tak naprawdę takiego aż tak mega ważnego. Wiadomo, że jak już jesteś w walce, to chcesz ją wygrać, no ale i tak na pewno każdy będzie dużo bardziej chciał wygrać ten pojedynek, który będzie na gali. Zostało jak na razie już 4 zawodników: Edge, Santos Escobar, Sheamus i Cena. Santos Escobar teraz próbuje wyrzucić Edge'a, choć to nie będzie na pewno takie proste, jak się może wydawać, choć jeśli Cena już pomoże, to może jednak Edge wyleci. Zobaczymy, czy Edge wyleci. Nie wyleciał jednak z ringu. Pomimo, że tutaj dwóch, nawet dwie osoby naprawdę chciały go wyrzucić, to jednak się nie udało nikomu. Sheamus teraz świetny neckbreaker. Teraz Sheamus atakuje Edge'a, więc każdy praktycznie chce jakoś wyeliminować Edge'a. Może widzą go jako główne zagrożenie, no nie wiem. Świetny clothesline, też Boston Crab wykonany Santosa Escobara. W taki sposób Cena nie wyeliminuje. Choć i tak Cena na pewno się nie podda. Teraz Cena wrzuca do narożnika, jednak nie, wyrzuca na linę i shoulder tackle. Sheamus wrzuca do narożnika Edge'a. Seria uderzeń i jeszcze teraz będzie chciał wyrzucić tutaj Edge'a. Czy da radę to zrobić? Czy da radę wyrzucić Edge'a? Już go tutaj ma, już w takiej pozycji, w której jest na pewno niebezpieczeństwo dla Edge'a duże. Czy będzie wyeliminowany? Nie będzie wyeliminowany. Edge kontruje. Teraz Spinebuster od Santosa Escobara, świetnie. I dropkick jeszcze tutaj od Edge'a na Sheamusie. Teraz Edge z Ciną walczą, bo akurat Sheamus i Santos Escobar troszkę odpoczywają, choć jednak nie. Escobar bardzo szybko wstaje tutaj i już atakuje Cena. Teraz Santos Escobar atakuje Edge'a. Czy któryś z tych dwóch może wygra ten pojedynek? Na pewno każdy ma tutaj realną szansę. A to back suplex, teraz German suplex i coś jeszcze zrobi Escobar. Jeszcze jeden ruch zrobi. I jeszcze świetne przejście do normalnego suplexu, więc świetne combo wykonania Escobar, który się tutaj dostaje na sam koniec kopnięcie od Sheamusa. Myślę, że, choć w sumie nie wiem, może jeszcze dam im poczekać, bo myślę nad tym, czy by nie wejść i nie kontrolować któregoś zawodnika. Nie wiem, czy w ogóle mogę, bo w taki sposób byśmy troszkę szybciej to skończyli, bo tak coś, obawiam się, że to Battle Royale może jeszcze długo potrwać, że każdy z każdym będzie tutaj walczył i nie będą próbowali na ciebie eliminować zbytnio. Sheamus próbuje atakować Cena. Cena będzie robił teraz Five Knuckle Shuffle. Edge będzie próbował wyeliminować Sheamusa, choć jest skontrowany. Cena też nie robi jednak Five Knuckle Shuffle. Będzie robił Power Bomba. Trafia Power Bomb. Cena teraz atakuje Sheamusa. Akurat z tymi dwoma mi się najbardziej kojarzy debiut naprawdę Sheamusa, jak on na TLC
chyba 60 dni po tym, jak zadebiutował w main rosterze, wygrał pas WWE, więc to też na pewno było coś, co jest niespotykane zbytnio, tak? Więc czy mogę to zrobić właśnie? Czy mogę przejmę to? Nie wiem, kogo przejmę. Może weźmy Escobara, bo on jest takim underdogiem mega, więc weźmy może Escobara. Fajnie byłoby wygrać Escobarem może, więc zróbmy to. Wyrzucimy Edge'a. I Edge wyeliminowany. I o to chodzi właśnie. Biorę się tutaj od razu do roboty, może tak powiedzieć, bo tak naprawdę gdybym tutaj nie próbował przeszkadzać, no to pewnie nikt by tutaj siebie nie wyeliminował i by to długo mega trwało. Wiadomo, że prędzej czy później by siebie wyeliminowali zawodnicy, ale by to długo trwało. Cena wypada i Escobar naprawdę wygląda niesamowicie. Wyeliminował najpierw Edge'a, teraz Cena. Jeszcze został tutaj mu Sheamus. Więc który z tych dwóch wygra ten pojedynek? Kontrujemy, mamy sygnaturę, mamy finishera, nie mamy jednak, ale mamy sygnaturę. Więc teraz możemy zrobić sygnaturę Dudebuster teraz w jego wykonaniu i teraz będziemy mogli próbować robić tutaj finishera. Czy to się uda? Czy uda się wyeliminować Sheamusa i czy Santos Escobar wygra ten main event dzisiejszego SmackDown? Tutaj go połóżmy i zróbmy finishera. Super kick i Sheamus wypada. Santos Escobar eliminuje trzy ostatnie osoby i to on wygrywa ten pojedynek. Co za zwycięstwo dla Santosa Escobara zaraz przed walką o walizkę. Jeśli Santos Escobar wygra tą walizkę też, to na pewno jego życie się odmieni, może tak powiedzieć, jego kariera będzie miała będzie to największe zwycięstwo w jego karierze. Może nawet to jest największe zwycięstwo w tej karierze, patrząc na to, ilu zawodników tutaj pokonał, to może być na jego największe zwycięstwo w karierze. W taki sposób kończymy SmackDown, kończymy ostatnie show i teraz pora już na Money in the Bank. Dzięki wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!